Serdecznie witamy wszystkich hodowców prosto z Sośnicowic, tam z laboratorium diagnostycznego KOBA od kolegi Tomasza Borkowskiego, no i jego pracowników. Przyjechaliśmy tutaj do, jak się wszyscy domyślacie, bo widzicie kolegę Jana Bochenczaka, do miejscowości Pyzówka. No i trafiliśmy akurat tutaj, zobaczmy tak pod słońce trochę, ale fabryka gołębników w całej okazałości akurat trwa. Produkcja gołębnika, tak? Dokładnie. Choć Jan bliżej może pokażemy to, jak robicie materiały, widzimy. Akurat korzystamy z pięknej pogody, malujemy. Właśnie. Ja dzwoniłem jadąc tutaj do żony, do, tam na północ, do Gdańska, to niestety u nas pada deszcz. No to u nas właśnie korzystamy i chłopaki nawet mówią, że wolą na zewnątrz robić, jak w środku korzystać z tej pięknej pogody. No i tam też. To akurat przygotowujemy gołębnik dla hodowcy Gintera Prange i Gerarda Kopmana. To jest taki z podwójną ścianą. Zbrojony w środku, taki nietypowy, no ale taki sobie zażyczyli. Zabezpieczyć przed kradzieżami. Dokładnie, z kratą metalową w środku. Widzimy materiały, które używasz, to jest wszystko, widzę taki białutki, wysuszony to jest pierwsza klasa wszystko. Tak, takie ładne, widzę to wszystko ładnie zrobione. Tutaj macie dodatkowo, tam widzę jeszcze w sztapelkach złożone. Tak. Jak duży gołębnik będzie? 15 metrów. Będzie. Długości i 2 metry szerokości około, tak? 2,70. No. Widzimy tutaj, oprócz tego, że kolega Jan ma tą fabrykę gołębników, przypomnijmy, wspólny gołębnik Giewont, edycja już chyba piąta czy szósta? Szósta edycja tego gołębnika, obserwujemy na bieżąco. W tym roku jakieś zmiany nowe w tym? Drużyny będą. Drużyny. No i teraz właśnie taka fajna zmiana też będzie, myślę, dla wszystkich. Nasz informatyk się postarał i zrobi po prostu, że będzie to obliczało na żywo. Drużyny, ASA, wszystko będzie po prostu na bieżąco, nie tak jak było w zeszłym roku, że po prostu musieliśmy czekać, aż jakiś rachmistrz to przeliczy. Nie? Na Kosakowie czy na innych gołębnikach mieliśmy też na bieżąco, z tego też powodu, że używaliśmy innego systemu. Na przykład system Tauris wymaga tego, to nie jest, że coś gorzej czy coś, tylko po prostu te dane muszą być przeliczone troszeczkę inaczej. Ale teraz, tak jak Jan powiedział, będzie to zrobione. I powiedzmy taką rzecz, 23 marca w Galerii Shipwilson kolega Jan Bochenczak, jeszcze tutaj podjedziemy, pokażemy za chwilkę gołębnik Dobczyce, kolegę Adriana. I z Adrianem będziemy też, będziecie razem. Tak, i będziecie będziemy tam mieć tam stoisko i będziemy też tam przyjmować udzielać informacji. Gołębie. Nawet możemy przyjąć gołębie, tak, bo trochę wcześniej to jest, ale jeżeli ktoś ma, jak najbardziej, od 1 kwietnia mam w regulaminie przyjmowanie, ale na pewno nic się nie dzieje, jeżeli te 7 dni wcześniej przyjmę. Jeżeli ktoś ma gotowe, jak najbardziej przywieźć, na pewno lepiej to będzie niż wysyłać pocztą tym, bo wiadomo, że gołąbki po przyjęciu już w wieczór są w domu. No i młode gołębie to jest młode gołębie, które także stres mają i wtedy łatwo różnego rodzaju infekcje, choroby i takie gołębie się też, co wy przyjmiecie, to że tak powiem wieczorem będą, to już lepiej się zaaklimatyzują. Dokładnie. Zobaczmy. Trwa produkcja, przejdziemy sobie tak zobaczyć, pokażemy. Zrobiłem taką troszkę remont swoich. No tu są, przepraszam, te ściany właśnie zbrojone, zobaczmy, one będą tutaj te kartownice takie dospawane. Wszystko. Może tu pokażemy kolegom taką wolierkę wybudowałem, ja już tam raz z kolegą pokazywałem, ale. A tego nie widzieliśmy. Tak wszystko dokończę właśnie, dokładnie. O właśnie, teraz pokażemy to. Czekaj, ja tu przejdę. O tak. Widzimy jeszcze tutaj banery od sponsorów są różnego rodzaju. Tu macie kabina, tak? No a tu widzimy ten zmodyfikowany gołębnik, który tak mieliśmy możliwość podczas lotów podziwiać. Co to za gołębie chodzą teraz? Swoje to teraz moje lotowe, no dopiero tydzień oblatuje je, uczą się, a wcześniej miały, pamiętam na pewno wszyscy te wskoki niżej, no i teraz uczę ich, przyzwyczajam do tych nowych wskoków, nie? Mhm. Tutaj po prostu zrobiłem w ten sposób, że tu na wprost, jak widzimy, to będzie gołębnik lotowy. I tu, gdzie właśnie teraz przebywają te gołębie, to są samiczki i tu będzie gołębnik dla wdów, nie? Metr, ale zepsuty. No i tutaj właśnie zrobiłem to, żeby sobie trochę ułatwić życie. W trzech boksach po 12 sztuk mam i wszystkie po prostu razem będę, bo dawniej robiłem tak, że każdy boks osobno, a teraz je po prostu przyzwyczaiłem, te gołębie do siebie, żeby te... No wejdziemy, można tak, nawet od tej wejść i tak właśnie zrobiłem, że one będą... Mocny tutaj. Tak. One będą wypuszczane tędy, a tu jest skok ten... No i tu są te właśnie wszystkie trzy boksy, jak widać, nie? Czyli gołębnik tutaj cały ten obiekt zyskał na funkcjonalności, bo taka woliera z przodu jest naprawdę bardzo ładna. I tutaj też taką... I też modyfikacje, widzę, na jednopolową antenę tylko. Dokładnie, jednak jak są czteropolowe, przygłuszają. I tutaj będzie wsunięta antena i to wszystko na stałe, gdzieś tu w jakiejś rureczce będę miał... Kabelki wbudowane. A tu widzimy też, masz tak zrobione, że te boksy się z sobą łączą, tak widzę dwa.
Bo nie, bo tutaj chcę robić tak w ten sposób, że samiczki po oblocie wszystkie gołębie, praktycznie z całego mojego gołębnika lotowego, będą przez ten wskok wchodzić. I samiczki tu, bo tutaj mamy, może jak staniesz, Krzysiu, to ja pokażę. Tu jest, ty nie wejdź, zostań może. Pokażemy kolego. Tu będę zasuwał. I wtedy, żeby te samiczki po prostu się nie nakręcały celami, tym wszystkim po prostu wpadają do wojlery i od razu będą przeganiane do swojego boksu, nie? Dlatego tu zrobiłem te drzwi. No. W tym momencie nie wszystkie mam połączone, bo część jest jeszcze... Tutaj proszę, masz wybetonowane, widzę pod. Tak, tak, bo ja sobie to tak zrobiłem, jak widzisz, Krzysztof, tu jest takie korytko. I jak sobie keszerem zmyję, wszystko mi spłynie do korytka. I tam jest taki specjalny zbiornik. Taki rynsztok. O, można to tak nazwać, rynsztok. W miastach, to od starych takich miastach. No, ale dla mnie to jest wygodne, no bo jednak posprzątać taki obiekt jak ten mój tu gołębnik, no to wymaga naprawdę dużo pracy. No i staram się ułatwiać. Bardzo keszerem zmyję. Widzę, masz tego specjalnego. Tak, specjalnego. Taką siatkę dałem, żeby... Tak, oczywiście, żeby nie gryzon czy coś czasem. Bo tutaj, kiedy taką siatkę, taki daszek dobijamy od góry, zostaje nam szczeliny, to trzeba jakoś to zabezpieczyć. No, bardzo i tam ładnie. Dalej właśnie, gdzie miałem gołębie roczne, giewont, no w tym momencie już z tego zrezygnowałem po prostu, bo czas mi nie pozwala. Zostało to też przerobione na gołębie rozpłodowe. Ale może coś innego się wymyśli, dobra. Dokładnie. Także zapraszamy wszystkich, bo jakby ktoś chciał takie coś, co Jan nam przed chwilą pokazał u siebie, zastosować, zbudować, to oczywiście fabryka gołębników Jana Bochenczaka takie coś może wykonać. Tak, jeszcze właśnie, skoro jesteśmy przy tym, mogę powiedzieć, że w tym momencie te moduły, które tu pokazywałeś, które tam są oparte, bo mamy tych modułów naprodukowanych tam na hali, jest ich dużo, także jeżeli są hodowcy, bo dużo hodowców dzwoni o gołębniki, no ale chcą z montażem, z wszystkim, no ja po prostu czasowo nie wyrabiam, ale mamy tych modułów zrobionych dużo i są dostępne od ręki, że tak powiem, te moduły. Czy kiedyś cenę możemy powiedzieć mniej więcej, ile wychodzi to? Moduł, nie chcę tak powiedzieć, ale mam filmik, my to podłączymy, bo mam taki filmik cały, który jest właśnie tam wszystko pokazane, cena, element, wyszczególnione. Myślę, że to tam koledzy sobie znajdą i te moduły mamy dostępne. Jeżeli ktoś chce, to po prostu są od ręki, no z tym, że każdy musi sobie już sam je zmontować, ale to jest naprawdę bardzo proste. No to koszt transportu, to jest wiadomo, do gadania. Także zapraszamy wszystkich 23 marca o tych wszystkich rzeczach, które tutaj pokazaliśmy. Będziemy mogli z kolegą Janem porozmawiać, Galeria Szypuj. Są Katowice, 23 marca i o wspólnym gołębniku, i o fabryce gołębników się będzie można od kolegi Jana dowiedzieć. Dziękujemy, do zobaczenia, dobry lot. Dobry lot i zapraszamy.